jest ok, w sensie nie wylądowałem ani jadąc w mieście jakby gdzieś tam poza czy coś takiego, czy nie w jakiś dziwny sposób. Wiem, że kiedyś jechaliśmy w ogóle, jakby część kiedyś jednego skill testa jechaliśmy właśnie raptorami, no i właśnie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek, oczywiście z GTA 5 w trybie online. I moi drodzy, dzisiaj przychodzę do was być może jakby taką rzeczą, o której nie wiedzieliście, albowiem taki właśnie piękny raptorek jest w tym momencie za darmo, rozumiecie to? Za darmo, do odebrania z Legendary Sports, Legendary Motors, przepraszam bardzo, ale zanim to oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdą się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie zapraszam również do subskrypcji i pacnięcie sobie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi możliwymi filmami, ponieważ pamiętacie, to jest bardzo, bardzo ważne i zapraszam na live, ponieważ być może ktoś nie wie, tam sobie zapraszam do informacji kanału, tam sobie możecie zobaczyć, że ej, kurde bele mole, tam kurde bele jest jakiś link do pewnej platformy, dzisiaj streamuję, nie mogę powiedzieć, ponieważ pewnie YouTube doszedł do wniosku, że ej, utniemy ci zasięgi, także no cóż, tak robi YouTube. Także tak to wygląda. Ja oczywiście wam w takim razie jeszcze na szybciocha pokażę tylko. Tutaj Legendary Sports, proszę bardzo. Czy Legendary... Nie, Legendary Sport, dobrze powiedziałem. Dobrze, cóżeż ja Jorzy Goodall. Widzicie? Proszę bardzo, część motocyklistów BF Raptor. Proszę bardzo, wyprzedaż za zero. Oczywiście zapraszam, można sobie wziąć to za darmo, 600 w kieszeni. I my, moi drodzy, sobie dzisiaj w tym odcineczku, jako że to jest jeden z tych odcineczków, w których będziemy sobie tuningować bardzo pięknie auteczka, to też właśnie sobie dzisiaj takiego to raptorka ztuningujemy, ponieważ no wygląda ono chydnie póki co, nie, totalnie mi się nie podoba, ale być może jest jakieś fajne przeróbka tego, będzie to jakoś super wyglądać, albo coś w ten deseń. Oczywiście to, kiedy to oglądacie, to jest to wtedy jakby za darmo. Potem już może nie być. O Matko Bosko Święta. No, także po prostu proszę się też dowiedzieć, jakby ja wam staram się dysponować, ponieważ ja się dopiero dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, to się o tym dowiedziałem i postanowiłem, że na jutro wam wrzucę po prostu tuning jakby tego pojazdu, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to może wyglądać ewentualnie. Także tam zapraszam się dowiedzieć do Newswire'a z Rockstara. O Jezus. O, no i super. Czy ktoś tutaj... Nie. Dobrze, także moi drodzy, wjeżdżamy sobie do Los Santos Customs, zobaczymy, co tutaj jeszcze możemy sobie zrobić z BF Raptorem. Czy da rady coś tutaj zrobić? Naprawimy pojazd, proszę bardzo, pancerz, myślę, że wydaje, że oczywiście, że 50 za 50 koła, niech będzie. Hamulce rajdowe, oczywiście, silniczek damy tak samo, proszę bardzo, poziom czwarty, materiał wybuchowy, absolutnie i pod żadnym pozorem nie, klaksony, raczej nie sądzę, reflektory, może damy sobie te ksenonowe zestawy, ty, mamy coś takiego jeszcze, o, podświetlanko jest, super, niech będzie, kolor neonów, oczywiście, tak zawsze, czerwień moja najukochańsza. Zrobimy sobie jeszcze tutaj tablicę i to wszystko w zasadzie, that's all, to tyle będziemy mogli sobie zrobić, to kolor podstawowy, nie wiem, może byśmy na przykład chroma wzięli, 25 koma, nie, wygląda też na jednak, ale myślę, że metaliczny, jakbyśmy na przykład ostatnio żeśmy na live właśnie zresztą z czatem znaleźli, czyli właśnie też między innymi z wami właśnie, znaleźliśmy taki bardzo piękny, bardzo ładny, o, nocna błękit z czerwonymi dodatkami, o ja to zaraz wam pokażę, przepraszam, zaczynam gadać jak pstrokaty, bogaty, wdzięczna, płomienna, można powiedzieć, wulkaniczna, wyścigowa, ale oczywiście bierzemy wyścigową, ponieważ why freaking not, proszę bardzo, sprzedaj skrzynię biegów, oczywiście dajemy rajdową skrzynię biegów, turbo, niech będzie turbo, koła, no właśnie, Jezus Mary, bo już nie mogę na to patrzeć. Jakie byśmy tutaj ewentualnie kółka wsadzili? Jakieś takie kurde... Może byśmy czytacha po prostu...
wdupili sobie tutaj kolor, cool. Jakbyśmy na przykład właśnie... Nie, czerwony, to musi być niestety czerwony, znaczy stety, niestety, ale ja oczywiście bardzo lubię, także proszę bardzo, tak jak zawsze, ulepszenia opon 25, żeby były kuloodporne, chociaż nie wiem w sumie po co, ale dobra, niech będzie. Czerwony dym, proszę bardzo, szyby oczywiście, tutaj, gdzie tu się... A tutaj to na dole, Boże święty, nie, to absolutnie. Dobra, czy to wygląda dobrze? Nie powiedziałbym, ale, no cóż, może przetestujemy sobie po prostu zaraz to, tego raptorka. Zobaczymy jak, w sumie ma przyczepność, jest teraz już całkiem okej. Być może bardzo mały, prosty, szybki update. W momencie, w którym ja kupowałem sobie, czyli dokładnie 24 czerwca, był to tydzień wyścigowy, tydzień szybkości i tak dalej. Jest to mały update, przepraszam, ponieważ musiałem się tutaj dowiedzieć i po prostu zrobić to jednak, jakby zupdate'ować to i tak dalej. Do 24 czerwca można było sobie takiego darmowego raptora sobie tutaj zawziąć for free. Także przepraszam, moja wina. Nie będę tam tego wycinał, dlatego że tam było po prostu pewnego rodzaju połączenia, było to przed właśnie jakby tuningiem tego. Także od razu się chciałbym poprawić, przepraszam, jest to moja wina. W ramach zadośćuczynienia każda osoba, która napisze w komentarzach Shepard Raptor na przykład, dostanie serduszko, o, i mam nadzieję, że tak się dogadamy. A jeżeli będziecie widzieć kogoś w komentarzach, kto pisze głupoty, że gadam, że to jak gadam głupoty, to proszę go pokierować jakby na odpowiednią minutę, także pamiętajcie o tym, bo to jest istotne, żebyśmy tutaj się, prawda, nie wkurzali razem. A tymczasem widzimy się za chwileczkę, jak tylko sobie przyjadę, jakiś mały wyścig. No i okej. Także widzimy się właśnie w naszym pięknym wyścigu. Mam nadzieję, że go wygram. Być może, że już w ogóle jechałem kiedyś to ten wyścig, chociaż przede wszystkim chodzi mi o to w tych wyścigach, żeby jakby nie do końca, żeby jakby właśnie wygrywać czy coś takiego, czy żeby przechodzić to. Natomiast po prostu, żeby sprawdzić, w jaki sposób sprawuje się dany, można powiedzieć, pojazd i tak dalej. No póki co, jakby jeżeli mogę powiedzieć coś o Raptorze, bo chwilę sobie nim pojeździłem, to jakby... Nie wiem, jakby przede wszystkim, co dla mnie jest największym jednym z... Ulala, o bella ciao, o Minecraft. Chociaż w sumie... jest... Inaczej, ma bardzo mało możliwości czy wariancji w jakiś sposób jakby swoich... tego, co możemy zmienić, chociaż w sumie też możemy powiedzieć, że w sumie to jest jakby też takie auto, które, czy samochód, czy właśnie motocykl, czy coś takiego, chociaż tutaj to jest bardziej jako samochód sportowy brane. Z tego, co tutaj patrzę, jakby no jest to śmieszny samochodzik, jest bardzo mało wariancji właśnie jakby tworzenia, w sensie jakichś, nie wiem, tuningów, czy coś tego, czy coś ten deseń. Prowadzi się, można powiedzieć, tak jakby troszkę różnie. No ale jakby póki co jest ok, w sensie nie wylądowałem ani jadąc w mieście jakby gdzieś tam poza czy coś takiego, czy nie w jakiś dziwny sposób. Wiem, że kiedyś jechaliśmy w ogóle, jakby część kiedyś jednego skilltesta jechaliśmy właśnie raptorami, no i właśnie, no niestety, no to jest akurat, to był mój mankament, w sensie przepraszam, to moja wina. Natomiast, no tak to właśnie wygląda, w sensie jest przyczepny do pewnego momentu, oczywiście i tak dalej. Skrętność jest taka, powiedziałbym, w sensie, że jest taka nie jakaś super, ale nie jest też jakaś zła. To oczywiście też trzeba obiektywnie przyznać. Gdyby to nie było za darmo, bo właśnie tak też jeszcze myślałem, czy by przypadkiem jeszcze nie trwa ta wyprzedaż, te zerowe, ponieważ w sumie, kiedy to sprawdzałem, to był już 25 czerwiec, a w sumie to było do 24 czerwca, nie wiem, po prostu sobie najlepiej sprawdźcie. Natomiast idąc dalej ku ścieżce naszej światłości, można powiedzieć,
nie ma tak naprawdę jakby w tym nic pociągającego może w tym samochodzie. W sensie jakby, mówię, gdybym był jakby sam, w sensie gdybym sobie jeździł i miałbym sobie powiedzmy na zbyciu wolne jakieś 600 koła, w GTA, to nigdy w życiu chyba nie wydałbym na Raptora. W sensie nie jest to jakby samochód czy motocykl właśnie, być może poprawicie mnie w komentarzach, ponieważ ja w końcu nie wiem, co to tak naprawdę jest, co to jest za pojazd, jaki to jest typ pojazdu. Chociaż to jest chyba taki Maverick, nie? W sensie mi się wydaje, że to już gdzieś mi po internecie to krążyło, jakby ja nie jestem into, bo jakiś super bardzo mocno, natomiast, no nie wiem, jak miał mówię, wolne 600 koła w GTA absolutnie nie wydałbym na to w ogóle nic, ale jako że mówię, było for free, no to w sumie pomyślałem sobie, hej, czemu nie, w sumie możemy to zrobić też na odcinku. Przerobić, zobaczyć. Też oczywiście przepraszam, że nie było tej żadnej osoby, która by dzisiaj ze mną coś tuningowała i tak dalej. Jest to spowodowane tym, że no jakby no nie wszyscy się jakby zgrywamy zawsze czasowo i to jest jakby też jakby główny mankament zawsze, zresztą wszystkich powodów nie nagrywek razem, zazwyczaj z osobami, z którymi się powiedzmy lubimy. I to tylko tak naprawdę jest... Oj, niefajnie. Nie tylko jest tak naprawdę inny problem, no w sumie mamy teraz no już czwartek, 1:22. Ja w sumie miałem się uczyć, ale postanowiłem sobie zrobić przerwę, bo w sumie czemu nie, a takie pół godzinki właśnie, żeby sobie to nagrać i tak dalej, to jest takie, myślę, takie małe, można powiedzieć, tej nie. O no, za szybko. Jak to w ogóle wygląda sprawa? Czy to wygląda? No wygląda, no nie, znaczy no mówię, wygląda to, jeżeli kogoś jarają tego typu jakby autka i tak dalej, to czy motocykla dalej, nie wiem co to jest, ty pojazdy, no to myślę, że jak najbardziej się tym no, najdzie. Myślę, że na przykład, inaczej, gdybym był osobą, która jakoś super bardzo mocno przepada za motocyklami, lubię motocykla, ale jednak mimo wszystko jednak nie jestem jakoś takim wielkim fanem, żeby, nie wiem, żeby kolekcjonować je każdy... Oj, niefajnie ta tekstura była, nie, żeby kolekcjonować wszystkie w GTA, to pewnie jako do jakiejś takiej w ramach kolekcji jakiegoś takiego smart pojazdu pewnie bym dodał tego Raptora. Mimo tego, że pewnie to nie jest motocykl, ale coś z motocykla ma. Jakby mówię, nie jestem znawcą, broń Boże, żeby ktoś mnie tutaj też nie brał za jakiś autorytet czy cokolwiek takiego. Ja mówię po prostu co myślę, subiektywnie, nie czytając o tym, ponieważ jakby... Mam was od tego, moja chodząca wierna, można powiedzieć, widownia. Także oczywiście komentarze są wasze, możecie oczywiście jak najbardziej mi powiedzieć, cóż to jest za ustrojstwo i tak dalej. Nie wiem, czy... Mi się wydaje, że któryś z youtuberów polskich takim właśnie jeździł. Tak mi się chyba wydaje, ale nie chcę mówić na pewno, bo mówię, nie śledziłem, być może gdzieś tam mi to umknęło, gdzieś tam mi to się pojawiło. No cóż. Mówię, niemniej jednak jakby totalnie obiektywnie ciekawy samochód, ciekawy pojazd, motocykl, pojazd. Mówię, raczej gdybym miał, mówię, hajs, to nie dałbym na to ani centa, no ale cóż, mówię, jak było, zobaczymy, chciałem zobaczyć i tak dalej. Więc po prostu takiego Raptora wybrałem. A jest też, jakby mówię, ciekawy, sam w sobie jest po prostu ciekawy. Chociaż raczej to nie byłby powód, dla którego ja bym go na pewno kupił. No i dobrze, moi drodzy, ja wam w takim razie, moi drodzy, serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy odcinek, kolejny zresztą z tuningów. Spokojnie, na kanale będą się za niedługo pojawiać jakieś inne serie, spokojnie, natomiast w tym momencie jestem w trakcie, można powiedzieć, magisterskich spraw studyjnych i tak dalej, i wtedy dopiero jakby się będzie coś innego pojawiać, aczkolwiek to będziecie na pewno na bieżąco informowani. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, ja byłem Shepard, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa!